Witajcie. Hot Challenge 16. Hot Challenge 16. Super. Bardzo fajna akcja, do której nominował mnie Robcoins. Ale wiecie, prawie 50 na karku. Ja tam Kazik żaden nie jestem, ani inny rockman. Wokal taki mizerny, słuch jeszcze gorszy, więc śpiewać zapewne nie będę, na pewno nie będę, ale Roba, Was, no i Polskiej Służby Zdrowia nie zawiodę, bo nie wypada. Przed to zrobimy inaczej. Powiem taki wierszyk, który mi się tutaj na szybko sklecił. Chwilę po tym, jak Rob mnie nominował, zabrałem się za pisaninę. Gdzieś tam odrobinkę przesiadłem fałdów, no i powstało takie małe coś, które chcę wam teraz przedstawić. Tak będzie. Będziemy przedstawiali. W tle usłyszycie bity Starskiego. Pod filmem znajdziecie link do zbiórki. A teraz cóż, wiewiórki i bobry, dziś czeka zadanie. Nie fajna opowieść, lecz rymowanie. 16 wersów to jest zbyt mało, by mówić pięknie, więc powiem śmiało. Krótko więc będzie, jest ostra akcja. Wszystkim potrzebna wasza reakcja. Ci, którzy walczą o nasze zdrowie, mają cieniutko, panie panowie. Rząd ich nie wspiera dziś należycie, a oni przecież walczą o życie. Sąsiedzi hejtem ich obrzucają, a oni dzielnie przy chorych trwają. Potrzebna pomoc dla dzielnych ludzi. Niech taka pomoc was nie utrudzi. Historię kocham, to wszyscy wiecie. Kiedy zapytam... Jak? Pomożecie! Co? No. Kołem się toczy historia świata. Od czarnej śmierci minęły lata. Ospa, Hiszpanka też dawno były. Wielu zabiły i nie wróciły. Rozsądek i spokój to w walce siła. Korona odejdzie i będzie jak było. Cała ta akcja robi wrażenie. Chłopaków rapy, cud i marzenie moje. Niestety, widzicie sami. Bawić się umiem troszkę słowami. Rytm i muzyka, nazwijcie mnie Faju, bo w sumie poznaję, kiedy grają. Morał historii jest oczywisty, trzeba zapisać go w złocie. Moi najmilsi, jesteście tamą przeciw rządzących głupocie. Taki optymistyczny akcent na koniec. No i oczywiście nominacja, nie zachęcam do rapowania. Zachęcam do zrobienia czegoś na rzecz służby zdrowia. No i tutaj mam wielką nadzieję, że coś takiego, coś fajnego i ujmującego zrobi piekarz Łuki z córeczkami. Pokażecie coś, za co warto dać złotówę na tą służbę zdrowia. No i tutaj liczę jeszcze na odkrywcę Goblina. Rozmawiałem z Dawidem dzisiaj, zamieniliśmy parę słów. On powiedział, że też rapować nie będzie, bo nie czuje się na siłach, nie czuje się wokalnie przygotowany, instrumentalnie. Czyli całkiem jak ja, ma rozdeptane ucho, nie ma bluzy z kapturem, jest lipa. Ale powiedział, że dla służby zdrowia to bardzo chętnie coś spróbuję wymyślić i coś zrobić. Ja liczę na waszą inwencję. I dziękuję, że jesteście, że byliście. Dziękuję tym, którzy stwierdzili, że będą. Będą z nami, będą służbą zdrowia. No i tak w ogóle na przekór koronawirusowi będą. Pozdrawiam. Trzymajcie się, hej, uśmiechajcie się często, bądźcie zdrowi, pa, pa. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie!
No.